Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj sobie odkryjemy chyba tutaj nową miejscówę. Jak odkryjemy sobie to, to później zostanie jeszcze to do odkrycia. No i to już w sumie będzie wszystko. Będziemy tylko te misje porobić i tyle. Także odpalamy sobie tutaj. Musimy znaleźć dropship Crasha. Ja już robiłem chyba taką podobną misję, ale kurde nie wiem. Dobra, także ładujemy się na planetę. No i dobrze, wylądowane. Także teraz zobaczymy sobie. A, niedaleko w sumie mam iść. To gdzieś tam będzie. No, no to lecimy. Czy sobie tylko moduł tutaj założę. Pyk. Tego niestety nie założę na razie, bo musiałbym bazę wybudować. Dobra, no to tam daleko nie mam. Szybkie kilka strzał, w razie czego. Jakby mnie coś chciało podhaczyć. O, mamy pierwszego dzika. Ciekawe jakie poziomy tutaj mają. Oj, chyba duże, chyba wysokie. Zaraz zobaczymy. Będzie widać poziom jego? 68, ale to nie ma takiej tragedii. Ale dzięki temu mogę sobie zrobić bone arrowy, które są chyba dużo lepsze od tych zwykłych. Dobra, tutaj mamy pierwszą jaskinię w razie czego. Nie wiem, czy będzie mi ona potrzebna, ale... Ale dobrze wiedzieć. No tutaj mamy mały problem, bo muszę tu zejść. Będzie noga połamana? Nie, dobra. Na szczęście udało się. Kurde, ale powiem wam, że schodzenie czasami tutaj w niektórych miejscówach to jest masakra. No dobra, chyba nic by się nie stanie. I pyk do wody. Tutaj mamy jakieś jelenie. Dobra. Już jestem w sumie prawie na miejscu. Także fajnie. Tylko ja bym chciał trochę strzał sobie porobić dodatkowych. Bo mam ich mało. Więc lipa, jak będzie trzeba coś upolować. Dobra, ile mogę strzał zrobić? Strzały, pyk, 5. No to nie za wiele. No dobrze. Czy ja muszę coś znaleźć tutaj teraz? Czy ja gdzieś... Taki dosyć spory obszar tego jest. I prawdopodobnie będzie się dymiło stamtąd. Także wejdę sobie tutaj na górę i zobaczymy, czy coś będzie widać. Dobra, znalazłem. Nie było trudne do znalezienia. Całkiem szybko poszło. Tak więc zobaczymy, co ja tutaj będę musiał dalej zrobić. Dobra, dzień dobry. Tam chyba jakiś wilk idzie? Tak, wilk. I pyk. Dobra. I co? F. Ten łuk. Strzały, flintarowe nawet. O kurde. Dobra, pytanie, gdzie ten wilk? To jest taki problem, że jest tyle tego, tych krzeczorów całych i tak dalej, że czasami ciężko zauważyć coś. Ciało jakiegoś wilka i tak dalej. Dobra, druga miejscowa jest tutaj, więc już kawałek dalej. A jestem ciekawy, ile tylko tych lokacji będę musiał zaliczyć, tych crash site'ów całych. Bo teraz idziemy do drugiego. Obstawiam, że będą z 3? Przeważnie chyba tyle jest. Tam gdzieś słyszałem niedźwiadka, ale ja z niedźwiadkami mam przykre wspomnienia, więc raczej nie chciałbym się z nimi bić. Ja jestem tylko ciekawy, czy po tej misji, czy tam dalej, bo tam dalej kolejna misja to będzie prawdopodobnie skan. Jestem ciekawy, czy to będzie nowy biom, czy jakiś, który już odkryliśmy, no bo tak. Mamy te Riverlandsy, mamy pustynię, zimę, las. Jakie biomy mogą jeszcze być? A zostały tak jakby na tej mapce dwie miejscówki do odkrycia, nie? Dwa takie rozdroża. Więc no jestem ciekawy, czy to będą nowe biomy? Czy po prostu stare biomy, ale nie, trudniejsze z jakimiś zwierzętami, które będą miały poziomy, nie wiem, 200 czy coś. Zobaczymy. No i dobra, teoretycznie już tu jestem. Znowu trzeba wypatrywać tego statku palącego się. Pytanie, gdzie to może być? Gdzieś na górze może? O, znalazłem. Nawet
nie było tak źle. Także podchodzimy sobie tutaj. Żadnego niedźwiadka nie widzę. Dobra, pyk. Antypoison pasta. Okej. No i mamy trzecią miejscówkę, która jest jeszcze niżej, czyli jeszcze dalej będzie trzeba wracać niestety. No i Ikarus jak Ikarus, nie? Bieganie jest tyle, że tragedia. A jeszcze później powrót mnie czeka, tylko ja nie wiem czy ten... Czy na powrocie po prostu nie zaatakuję jakąś niedźwiadkę i nie dam się zabić, żeby... Żeby to poszło szybciej, bo znowu jest taki kawał z powrotem, to tragedia. Na poziomie już mi tak naprawdę nie zależy, no bo... Talent pointów nie dostaję, blueprint pointów mam jeszcze 38 w zanadrzu. Także ten level już... Nie jest praktycznie nic warty. Imo. O, jakiś wilk tutaj znowu, pyk. Jestem w stanie poświęcić ten level, żeby wrócić szybciej po prostu, bo jest za dużo biegania w tej grze. Jakieś... No, tak powiedziałbym, że z 80% kontentu to po prostu bieganie, nie? Że trzeba daleko biegać. Na początku to było ok, fajne i tak dalej, ale to już się powoli robi męczące, nie? O, i będzie jeszcze kawałek misji na pustyni, bo tutaj mam... Że jestem niedaleko i się zaczyna pustynia, także spoko. Imo chyba lepiej by było, jakby te miejsce były na takich łączonych biomach. No i dobra, teoretycznie już tu jestem. Nie wydarzyła się tragedia, bo biegłem tutaj. No i sobie spadłem właśnie przed chwilą. Teraz, a dobra. I teoretycznie jestem gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj to powinno być. Wydaje mi się, że to będzie na dole. A nie, tam jest chyba tylko kopalnia. Więc w teorii gdzieś ze mną to powinno być. A nigdzie jak biegłem to nie widziałem, żeby się coś paliło. Także zobaczymy. Dobra, chyba znalazłem. I tym razem nic się nie paliło jednak. O! Halo? No dobra, powiedzmy, że nie byłem na to przygotowany. Przygotowany. No i chyba rip. No, noga połamana. No, tragedia. No ale kurde, wystraszyłem się trochę tego. Trochę się wystraszyłem. Problem jest taki, że ciężko będzie zabić tego bosika. No to chyba taki bosik jest. No i teraz jest problem, bo ja bym musiał tam wrócić po itemy. Ale jak ja tam wrócę po itemy, no to umrę znowu. Więc nie wiem teraz. Chyba po prostu zacznę sobie tą misję od nowa. Czyli teraz pobiegnę tutaj, wrócimy. Zacznę sobie od nowa, no i wtedy już tam pójdę z Ekul, nie? Tam zrobię armorki i tak dalej. I kolejnym razem już tam pójdę przygotowany po prostu, nie? Dzięki temu, że nie ma Ikarusa codziennie, no to przygotujemy się na tego bossa trochę bardziej niż zwykle. Ja tutaj już sobie troszkę rzeczy pozbierałem, tutaj poprzepalałem już. Także jest fajnie. I teraz musimy sobie zrobić tak, machining bench, czyli potrzebuję wooda, stone'a, okej. Okay. Wooda bierzemy stąd. Stone'a bierzemy stąd. O, dodatkowo co jeszcze? 120 naili i 40 ingotów. Czyli tak, 40 ingotów. Aha, jeszcze naile muszę zrobić. 120, 12. Dobra. Pyk. Robimy 12. Niech to się zrobi. Dobra, mamy nasze gwoździe porobione. Pyk. I teraz musimy jeszcze co? Żywicy 10. A żywicę już mam przygotowaną. Dobra, tak więc robimy machining bench. Jeszcze nie wiem, czy zrobię fabricator. To zobaczymy. Ale myślę o tym. Także stawiamy sobie teraz machining bench. Pyk. Pytanie, czy mi się chata nie rozpadnie, jak ja go postawię. Nie, dobra, git. Jeszcze bym potrzebował biofuel stove. Tego bym potrzebował. Ale przed tym to potrzebujemy. Czyli potrzebujemy zrobić cement mixer. 20 iron ingotów. 8 rope, 8 naili. Pyk.
8 ropa. 8 i 20 iron ingotów. Pyk. Rope się robią. Gwoździe już mamy. Rope też. Coś jeszcze? Nie. Dobra, git. Także bierzemy sobie to, robimy. Okej. Czy ja to tutaj postawię? Raczej będę musiał jeszcze rozbudować tę chatkę, bo ona jest za mała na to wszystko. Dobra, nic się nie zawala, jest git. Tree sap, silica ore, okej. Tree sap. Robiłem 55. Silica ore też gdzieś miałem, tylko nie wiem. O, tutaj miałem. Najwyżej później jeszcze pójdę to zbierać, jak będę potrzebował do czegoś. Dobra, tego tree sapa musimy wziąć. Pyk. Ile tego potrzebuję? Ja tego potrzebuję 20 sztuk. Mogę zrobić 6. Cienko, cienko. A, bo stołu mam za mało. Okej. Okay. Czyli tak, silica ore, stone, tree sap, okej. Okay. Mogę zrobić 7 i mi braknie... silica ore mi braknie. Także... Jak to tutaj się robi, a jeszcze polecę coś pokopać. No i dobra, mamy cement cały zrobiony. Więc... Czy ja już mogę zrobić sobie ten piecyk? Nie, potrzebuję jeszcze 8 rope'ów, które... Nie robiłem. Okej. Pyk, 8, niech się zrobi szybko. Bierzemy nasze rope'y. I robimy... Piecyk, którego ja potrzebuję, bo muszę stal zrobić. Między innymi też po to, że potrzebuję pikaksa. Ale ja się może prześpię najpierw, co? Czy ja mam co? Aha. Okej, bo tu mam za mało miejsca. To mogę w sumie wziąć. Dobra, odpalamy. Dobra, mamy rano. I teraz tak. Dobra, tutaj go postawię. Nic się nie zapada, także koks. Dobra, i steel ingot się robi tutaj z tego. Pyk, ja już tutaj się przygotowałem letko. Tylko potrzebuję trochę irona. Gdzie mam iron tutaj? Chyba będę musiał iść jeszcze po iron. Prawdopodobnie braknie mi tego. Dobra. No, jak ja tu patrzę na te bronie, bo chciałbym bronie porobić już. To będę potrzebował dużo irona, także... Jeszcze czeka mnie wyjście do kopalni. Bo tutaj mam tylko 20. I to też od razu sobie przerobimy. Pyk. No i będę musiał się przejść jednak do tej kopalni jeszcze. Więc sobie powrzucam rzeczy, które mi się na razie nie przydadzą. Żeby mi tyle miejsca nie zajmowały. Dobra. Koala też nie potrzebuję. No i dobra. To co, ja wrzucam to do tego piecyka tylko. Żeby to się już przepalało i będę leciał do kopalni. Poszukać irona. Dobra, ogólnie to pokopałem trochę wszystkiego. Udało mi się zrobić 50 steel ingotów, z czego jeszcze tutaj mam... trochę irona, tutaj mam trochę irona, także będzie dobrze, mam nadzieję. I teraz tak, ja bym chciał zrobić broń. Na broń potrzebuję epoxy razy 4. Już też mam porobione, sporo. Co jeszcze? 12 drzewa. Tu jeszcze miałem. Pyk. Mamy to. I potrzebuję jeszcze tego. Pyk. Dobra, i robimy Bolt Action Rifle. Do tego oczywiście jeszcze muszę porobić amunicję. Czyli potrzebuję tego.
Kurde, nie wiem ile tej amunicji powinienem zrobić, tak szczerze mówiąc. I gunpowdera potrzebuję. Gunpowder. Dobra, nie wiem, 55 zrobię. O kurde, ale myślałem, że coś się szybciej będzie robić. Tak szczerze mówiąc. Ale dobra, no niech się na razie robi. Za ten czas zrobimy sobie armorek. Ja chyba epoksy będę musiał zrobić trochę. Hunter Chest Armor będziemy robić, tylko pytanie... Czy ja mam gdzieś Fibera? Czy będę musiał iść pozbierać? Chyba będę musiał iść pozbierać, dobra. Dobrze, tak więc trochę Fibera pozbierałem. A, rope jeszcze potrzebuję. Rope'u potrzebuję, czyli będę musiał jeszcze chyba Fibera dozbierać. Dobra, mamy gunpowder zrobiony. Więc możemy zrobić ammo. Pytanie, ile ja tego ammo potrzebuję? Rifle ammo. Dobra, robimy. O, to się akurat szybko robi. Dobra, więc mamy naszą broń. Pyk. Sobie wezmę w razie czego, może się przydać. Mamy 75 ammo. Dobra, zobaczymy jak ta broń bije. Tutaj mamy jakieś bitki. To jakieś dymy potężne są. Okej, za 300. Czekaj, zajdę w głowę. Aha. Nie umarł? O kurde, ja umieram. Nie? Naprawdę? Ale mi imprezy zrobili. No nieważne. One mi tą chatę rozwalają całą. Ej, no idźcie sobie, halo. Dobra, będę musiał przyjść zaraz i... No, wybieganie do domku to nie był najlepszy mój pomysł. Ale dobra, no i temów nie stracę. A, jeszcze sobie nie ustawiłem respawnu. Czekaj, gdzie my zrespi. Dobra, niedaleko, dam radę. Damy radę. Jeszcze kurde event teraz jest, nie? Wszystko... Przeciwko mnie normalnie. Tragedia. O, jeszcze po drodze od tego eventu umrę. Zanim dojdę do chaty. Fajnie się zapowiada. Fajnie. Dobra, mam moje itemy. No i moja chatka prawie przeżyła. Tak szczerze. Także... Nie ma tragedii. Tutaj troszkę trzeba odbudować. No dobra. W sumie, czy ja muszę to odbudowywać? Mogę. Co tu było? A, tu... nie wiem, co to... piecyk tu był, tak? Chyba tak. No dobra, to może jeszcze troszkę ammo sobie dorobię. Pyk. Dobra, mam 105 ammo. To chyba wystarczy, co? Mam taką nadzieję. Dobra, tych robów potrzebuję. I robimy sobie armorek. Czyli po kolei lecimy. Pyk, głowa, klata, rękawiczki. Na spodnie nie mam fibera. Dobra, mamy fiber. Więc teraz jeszcze nóżki i buty. Dobra, mamy full armor. Także od razu sobie go założymy. Pyk. Dobra, tak więc tutaj mamy git. To prawda, Project MLRS-ów i Project LRS-ów nie mam za wiele. Jeszcze przed podróżą sobie dorobię troszkę tlenu. W razie czego, żeby mi nie brakło. Pyk. Poczekamy aż to się zapewni na fulla. Jedzonko. O, jedzonka mam akurat, także fajnie. No i co jeszcze? Chyba tyle, może jeszcze trochę drewna pozbieram. Plan mam taki... O, nawet nie będę musiał zbierać. Plan mam taki, żeby sobie robić ściany. Jak ten boss będzie we mnie strzelał, to ja sobie po prostu postawię ścianę i tyle. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ale taki jest plan.
Dobra. No to co? Czekam, aż to mi się napełni. I lecimy. Muszę tak. Tutaj to zgarnąć. To tutaj gdzieś chyba było. No i na końcu... walka z bosikiem. Mam nadzieję, że nie umrę. Postawię sobie tam gdzieś najwyżej blisko chatkę jeszcze. Zbuduję łóżko. O. I tam będę miał odrodzenie. W razie czego. Gdzie miałem fura? Gdzieś miałem. Tutaj, o. Pyk. Fibera potrzebuję jeszcze do łóżka. Dobra, tu fiber się zbierze. No, głównie fibera i patyki to tam najmniej potrzebne. To jeszcze przed... zanim pójdę, to jeszcze sobie tego dozbieram. Na spokojnie. Dobra, to mi się jednak jeszcze przyda. No i w sumie tyle. Tej stali nie potrzebuję, już tego też nie. Dobra, tak sobie wezmę. Najpotrzebniejsze rzeczy tylko. Dobra, tu już mamy full. Więc pakujemy to. No i co? Lecimy. O, mamy wilka. 1200 w głowę. Więc myślę, że całkiem fajnie. No i co? Ja muszę lecieć w dół. Czyli tutaj, dobra. O, mamy jeszcze niedźwiadka. Też 1200 w głowę. Dobra, na dwa hity. No i tak to można się bawić. Tylko nie chciałbym za dużo tej broni używać, zanim tam dobiegnę. Żeby jej nie popsuć za szybko. Ty, ja bym mógł sobie jeszcze zrobić jakieś pasty na health regena. Bo widziałem, że tam Wita do tego potrzeba, tylko jeszcze chyba Lili potrzebuje. Które nie do końca wiem, gdzie zebrać. Także jak zbiorę to jeszcze, to wrócę się zrobić... health regen pastę. Taki jest plan. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Czy zbiorę te lilie, nie? Dobra, chyba tyle witamin wystarczy, co? Te red flowery zebrałem. One też były do czegoś potrzebne, do jakiejś pasty chyba? Kurde, wrócę się zaraz i zobaczę. Do czego one były potrzebne. Albo nawet nie muszę wracać przecież. O. Tutaj lilie, lilie. A, do stamina regeneration. Kurde, ale te lilie też bym chciał. Tylko ja nie wiem, gdzie je mogę znaleźć tak naprawdę. Stamina regen pasty to bym mógł miliard zrobić. Nie, wezmę się, przebiegnę jeszcze kawałek. Zobaczymy, może gdzieś je znajdę. To by było giga OP, jakbym mógł sobie zrobić pastę na health regen, nie? To by dużo pomogło. Jakby się nie okazało, że się tak przygotowuję. A boss dostanie dwa shoty z broni i się skończy. No ale zobaczymy. O, znalazłem. To są takie kwiatki. Dobra. No to na pewno będę wracał porobić sobie jeszcze te pasty. Czy tutaj dynie mam? Porobię sobie jeszcze dynie. Żeby mieć więcej HP. No i będzie git. Wychodzi na to, że ogólnie lepiej się to sierpem zbiera, bo jak zbieram tak po prostu podchodzę i klikam F, to zbieram jedno. A sierpem po 4-8, także... A, po 4 głównie, dobra. Tak więc lepiej sierpem jest to zbierać ogólnie. Jakby co. No i dobra, mamy powrót do domku. Pytanie, czy ja coś innego bym jeszcze chciał. Stamina buff. Stamina consumption. A tylko 5%. Stamina buff. 10% max stamina. Mamy 100% stamina regen. Chyba tyle, tak szczerze. Stamina regeneration pay. Nie wiem, co to było. Dobra, czyli ta pasta by była najlepsza. Stamina buff to nie. A, czyli sapa jeszcze do potrzebuję. Okej. Okay. No, bo ja miejsca nie mam ogólnie. To też do czegoś było, ale nie pamiętam do czego. No i dobra. Teraz co ja bym chciał? Health regen. I to jest podleczenie takie.
Alfragen, powiedzmy, że zrobię 25. Ale to się długo robi. O Jezu. Dobra. Health buff. I to jest podleczenie. Na to trzeba dużo rzeczy. I to 50 healtha tylko daje. Ja mogę zobaczyć, ile mam healtha? Nie bardzo. No jest jakiś wolf mi jeszcze tutaj. Możesz mnie zostawić? Ale nie mam już strzału. A, nie, oczywiście nie mogę go hitnąć, nie? Jezu. Ale ta gra to jest czasami naprawdę. Strzały mi się skończyły. Oj, kurde, jeszcze jestem. Jeszcze dał mi ten. Co to jest? Nie wiem, jakieś zatrucie czy coś. Ja nie wiem, czym ja mam to zrobić. O, to chyba tym się robiło. Antybiotyk. Dobra, 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 dobra. Czyli tak, bierzemy to. Epoxy i węgiel. Węgiel, mamy węgiel. I jeszcze epoksy potrzebuję. To bym jeszcze sobie odpalił. By się wtedy nie zrobiły. Epoxy, czy ja mam epoxy? Mam. Dobra. I robimy to. Zobaczymy, czy to zadziała. Aha, czy ja tu ścianę muszę z powrotem wybudować najpierw? Pyk. No, tak średnio to wygląda, ale. Niech będzie. Zobaczymy. Ja mogę to jakieś przesunąć? Żeby się pierwsze robiło? Chyba nie. No dobra, no to czekam, aż to się porobi. Hellfragen. Ja tego chyba tyle aż nie potrzebuję, bo to jest na minutę. Ile ja będę walczył z tym bossem? Chwilę. Powiedzmy, że zrobi mi się 10. I zanuluję. Dobra. Teraz niech mi się to zrobi. Czemu jest 800? Halo? Czemu to się nie robi? O, dobra, robi się. Coś się zbugowało. Pyk? Użyło mi tego? Kurde, nie wiem. Użyło mi tego teraz. Ale nic się nie stało. Napiję. Także nie wiem, jak to działa. Nie wiem, czy to w ogóle działa. No ale nieważne. Dobra, tak więc mamy health regen. Damy sobie to. Czekajcie, bo ja mam za mało miejsca w EQ. I muszę coś z tym zrobić. Dobra, więc tak. Bierzemy sobie to. Pyk. Na health regen. O. Zrobimy. Ile tego mogę zrobić? Trzy sztuki. Zróbmy dwie. A tego ile mogę? 13. Dobra, to zróbmy. Trzy sztuki. No i tego na maksa. 10 maksimum healtha. Stamina buffa jeszcze mógłbym zrobić teoretycznie. No, a czyli sapa chyba mi braknie. Dobra. Pyk. Stamina buff. Nie wiem, ile tego muszę zrobić. Zrobię sobie z 10, bo będę daleko biegł. Jest sami na regen. No, tego zrobię dużo. To mi się na pewno przyda, jak będę biegł tam. No i dobra, czekam, aż to się zrobi. No i dobra, wszystko się porobiło. Także stamina buff. Stamina regen. No i co? Lecim. Do pierwszej miejscowy. A, i event oczywiście jeszcze. Na początek. Ale ta gra czasami to jest takie XD. No ale dobra, nieważne.
Lecę mu. Czy ja mam w ogóle na to łóżko? Mam. Dobra, także git. Dobra, tak więc ponownie jestem przy pierwszym miejscu, wie? Czy ja muszę to zbierać? Nie mam pojęcia. Ale strzały mi się na pewno przydadzą. Nawet nie wiem, czy ten łuk nie jest lepszy od tego mojego. No ale nieważne. Lecimy na drugą miejscowe od razu. Ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie i będzie przyrzekam pod kamieniem, bo... tragedia. Dobra, mamy drugą miejscowe. Także zabieramy to. Anti-poison pasta. O, to może mi się przydać na tego bosika prawdopodobnie. To się od razu napije. Dobra. No i co? Został bosik, także lecimy. Dobra, ogólnie zaraz będę na miejscu, także chciałem się przygotować. Czyli tak, health buff. Health. Tu jest na healowanie się, czyli damy na czwórkę. Health buffa dam sobie tutaj. Dobra. Coś takiego, tak. No i chyba git. Że idziemy. No i dobra, prawie jestem na miejscu. Także jeszcze sobie to zjemy, żeby było więcej staminy i chyba healtha. No i co, gdzieś tutaj. Ja bym sobie najlepiej grę zresetował. O kurde, jeszcze to mi weszło teraz. Co mi to zmniejsza? A, wszystko. No dobra, to muszę poczekać, aż mi to zejdzie. Ale unlock, nie? Ogólnie ja bym sobie grę zresetował, bo... nie wiem. Mam wrażenie, że ta gra być może pamięć zapycha i im dłużej mam ją odpaloną, tym gorzej działa. No ale nie wiem, czy jak wejdę z powrotem, to czy będę w tym samym miejscu w sumie. Dlatego wolę tego nie robić, przeczekam sobie tego debuffa i będziemy lecieć na busika. Nie wiem też, czy powinienem tą pastę użyć wcześniej, czy dopiero po tym, jak zostanę zatruty. Nie mam pojęcia. Spróbuję użyć wcześniej i zobaczymy, czy coś to da. A, bo ja miałem jeszcze tą chatkę, kurde, postawić, zapomniałem o tym. Znaczy chatkę, no łóżko, nie? Tylko. Także... a, ja podłóg nie zrobiłem. Problem jest taki, że na nic nie ma miejsca. Dwie sztuki wystarczą? Chyba tak. No, raczej zrobimy tak. Teraz tutaj. Pyk. Wejście. W środku zrobimy łóżko. To w sumie tylko po to, żeby tutaj ustawić sobie respawna, nie? I tutaj jeszcze damy topyk. Czy mogę? Nie mogę, muszę drzwi zrobić, a na drzwi nie mam drewna. Dobra, czekajcie, muszę zrobić sobie jakieś drewno. No i dobra, pytanie, czy to zadziała. Tak, dobra, mamy respawna tutaj. Także co? Idziemy. Ogarniemy sobie to. 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 Zmienię chcę podhaczyć? Nie. Dobra. Health buff. Dobra, czyli tak, 4-5. Nie, czwórkę tylko jak będę miał low HP. Ja muszę 5-6 dać na samym początku. Okej, dobra, lecimy. Tutaj zaraz chyba powinien być gdzieś ten bosik. Jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że się tym razem nie wystraszę. O, widzicie? Gierka czasami, jak się ładuje tekstury, to jest tragedia, a mam tę grę na dysku SSD, więc nie wiem, o co chodzi. Gdzieś tutaj był ten bosik. A, czekajcie, bo jeszcze tych... a, te ściany może mi się nie przydadzą. Gdzieś tu powinien być, nie? Tutaj bardziej, o. Kurde, wiem, że on mi wyskoczy, ale pewnie i tak się wystraszę. O, tutaj. Dobra.
Nie wyskoczył? O, dobra, idzie. Zobaczymy, ile on ma HP. No? On coś jeszcze będzie robił? On uciekł tylko? Okej. Ostatnią sztukę muszę znaleźć. No dobra, to lecę. Jestem ciekawy, czy będzie znowu bitka kolejny raz. Ja bym poczekał, żeby mi to zeszło, bo znowu kurde dostałem tego debuffa. Chcę zbullshit z tymi debuffami. W najmniej oczekiwanym momencie musiał się pojawić, nie? Dobra, nieważne, idę po prostu, bo ten debuff to mi chyba nigdy nie zejdzie. Także zobaczymy, czy będzie kolejna walka, czy już nie. Okej. FK. I tyle? Aha. Tak naprawdę to jakoś... Aż tak bardzo nie musiałem się przygotowywać na to. Jak mam być szczery. No i teraz powrót tutaj, nie? Tragedia. No cóż, dobra. To wracam. Myślałem, że kurde, ta bitka będzie trochę... Trochę cięższa. No to dostał hita w sumie, ja dostałem hita, uciekł i pobitce. No ale dobra, wracamy z powrotem. Jak znajdę gdzieś jaskinię, spróbuję się zablokować i dać unstacka. Tylko ja jestem ciekawy, czy jak jestem tak daleko, to czy mnie tam tepnie. I pytanie, czy też tego nie naprawili, nie? Bo mogli to też naprawić, bo co chwilę są jakieś update'y, także... No ale spróbuję w każdym razie. Znalazłem ogólnie jakąś giga wielką jaskinię na pustyni. Jeszcze tak wielkiej jaskini nie widziałem. W ogóle mobków nie ma. Tylko pytanie, gdzie ja bym tu się mógł zablokować jakoś. Czy jestem zablokowany? Raczej nie. Kurde, ciężko może być tutaj z tym zablokowaniem się. No zobaczymy, może coś znajdę. No dobra, chyba jestem zablokowany, przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie jestem? O! Działa! No, także możemy wracać sobie. Z powrotem, fajnie. Kurde, że nie musiałem tyle biec. Dobra, także to było na tyle, widzimy się kolejnym razem.